Hej ludziska, z tej strony Donner, witam w szóstym odcinku z Crysis Remastered. W poprzednim odcinku udało nam się przejść poziom o nazwie Ofensywa. W tym poziomie przyszło nam zasiąść za sterami czołgu i próbowaliśmy w tej misji przedostać się do kompleksu kopalni. Na koniec misji nam się to właściwie, można powiedzieć, że chyba udało. Chociaż nie, chyba natrafiliśmy na koniec misji na drogę prowadzącą tej kopalni. W każdym razie no, tą ofensywę właśnie mamy już ograną. Teraz czeka nas poziom Przebudzenie. Jako, że kompleks kopalni został ufortyfikowany przez żołnierzy Kal, Nomad musi przekraść się na miejsce i uratować córkę doktora Rosenthala. Czyli właśnie, jesteśmy teraz na dobrej drodze do tej kopalni, ale jeszcze do nich nie dotarliśmy. Więc co? Zaczynamy. Poprzedni odcinek był nastawiony bardzo na akcję. Podejrzewam, że ten odcinek będzie tak samo nastawiony na strzelanie, na akcję. Ale zobaczymy. Maximum armor. Nomad, do you read me? That air support I promised you is on hold so we can secure a safe landing zone. We've identified a suitable area near the refinery. I'm transmitting the coordinates now. Secure the LZ and we'll send in support. There's still no word from Opcom on General Kyung's exact location. I'm sending in the coordinates of an admin office inside the KPA camp. Infiltrate and check for intel. Find out where they're holding the hostages. Okej, okay, przedostań się do biura i zbierz dane wywiadowcze. Tak jest nasz cel drugorzędny. Cel główny to oczywiście dotarcie do strefy lądowania przy kruszarce. Czyli w sumie nie tak do końca cel oczywisty. Myślę, tutaj będzie po prostu napisane z tym, żeby się dostać do tych kompleksów jaskiń. W każdym razie ta góra już była widoczna właśnie w poprzednim rozdziale i teraz... What the fuck? I teraz właśnie znowu mamy ją widoczną i ponownie coś się tutaj z nią dzieje dziwnego. Sasia, ona rozpada. Zobaczcie, że w ogóle tutaj coś jakby chce się z tej góry wyłonić. Podejrzane. No nic, mamy pierwszego przeciwnika. Może wiecie co, jednak spróbujemy sobie to zrobić tak bardziej po cichutku. Zamontujmy tłumik w tym przypadku. Helikopter, nie ma co od niego strzelać. Dziwne też, bo to, że na początku gra mi wyszedł jako komunikat, że ma maksymalną ilość ładunków. Nie wiem, czy właśnie tutaj w tej misji z miejsca dostajemy od razu na początek ładunki wybuchowe, czy... Co jak? Nie mam pojęcia. W każdym razie, budynek biurowy jest zaraz obok nas. Że dostaniemy się tam w ogóle właśnie, ja wam tak lekko zasłaniam te cele tutaj, ale mam nadzieję, że to nie jest jakiś problem. Oby nie. Dobra, nie ma co przedłużać. Lecimy. Próbuję go ominąć, tego ziomeczka. Nie musi on wiedzieć o naszej obecności, tylko zaraz, czy przypadkiem nie ma pola minowego? Maximum armor. Bo jeżeli jest, no to... Daleko chyba sobie nie zajdę. No nic, spróbujmy. Oj, rzeczywiście. Rzeczywiście jest pole. I jakim cudem oni mnie niby widzą? No zobaczcie. To jest strasznie dziwny motyw. Jestem święcie przekonany, że czegoś takiego nie było właśnie w oryginale. No teraz to akurat już się nie dziwię, że mnie zobaczyli. Lecz tam. Pozbędziemy się ich w ten sposób. Ale szkoda. Szkoda, że właśnie mi to nie wyszło. Z tym, że właśnie, kurde, tak jak mówię, coś jest tutaj nie tak w tej grze. Z tym maskowaniem. Przeciwnicy, nie wiem, albo są zbyt czujni, albo to maskowanie źle działa. Nie wiem. Ewidentnie jakiś problem to jest. Weźmy. Dajmy sobie serię. Czy w sensie full auto. I tak, amunicja. Jasne, że bierzemy, jak żeby inaczej. Właśnie, mam jeszcze ten C, karabin Gaussa. Troszkę sobie z niego postrzelamy. Chociaż czy chcę marnować do niego amunicję w tym momencie? Może niekoniecznie. Tam jest jakiś czołg. Rozwalmy tamtą, albo i nie rozwalmy. Do tego czołgu na pewno podejdę.
ten sposób. Ten dostał, dziękuję bardzo. Jeszcze oczywiście to nie wszystko. Ktoś się tu jeszcze znajduje, ale chwila, moment. I będzie po nim. Ładnie. O! Ty jeszcze żyjesz? Nieźle. Nie spodziewałem się. Bliżej by wybuchło, a jednak przeżył. Może by bardziej opancerzony? Coś takiego może mieć miejsce w sumie. Widzę, że wszyscy już są tutaj wyczyszczeni. O, jednak nie tacy wszyscy. Dobra, zdążyłem gościa załatwić i zdaje się, że to już wszyscy, mimo to wolę jednak mieć te maskowanie włączone. Amunicja zapalająca. Powiem wam, że nie pamiętałem, że taka amunicja tutaj się znajduje. Interesujące. No cóż, może się nam przydać. Tu, czekajcie, gdzie to jest? Tutaj to jest, prawda? O, właśnie. Fine job, son. We got firm intel on Kyung's location. He's holding the hostages inside the mine. Your nav system's updated. Get those people out of there, soldier. I'm on it, Major. Dobra. Maximum strength. Tylko że tak, mamy tą strefę lądowania i mamy tych zakładników tam zaznaczonych. Ciekawe. Nie wiem w takim razie, gdzie się najpierw udać. Interesujące jest to, że w ogóle ci zakładnicy nie są pokazani na moim radarze. Nie wiem. Nieważne. Najpierw zajmiemy się w takim razie tą strefą lądowania. Potem zakładnikami. Skoro tak mi radar pokazują, to wiecie, lepiej to w ten sposób zrobić. Już podejrzewam, to jest jakiś błąd właśnie też tej gry. Tego remastera. It's all we got, son. Secure the area and I'll send in my birds. Energy critical. Maximum armor. Na szczęście mnie widzą w ten sposób. Chodź tu bliżej, kumpel. W ten sposób się pobawimy. Ulala. Zobaczcie go. Kolejny gościu w kombinezonie. Czyli tutaj też się oni znajdują. Niech on się wychyli mi tylko z tej strony i od razu z karabinu Gaussa mu przypierdzielę. No tego się nie spodziewałem, Tam jest kolejny z tym kombinezonem, prawda? Nie, zabiję go. Tutaj na pewno jest kombinezonem chłop. Nareszcie. Oj, oni sporo wytrzymują. Zajdźmy go z tej strony. Nie trafiłem? Trafiłem chyba. Bo jednak zginął szybko. Czekajcie. A, to zwykły ziomek. No trudno. Gdzieś tu jeszcze jest jeden na pewno. Słyszę ich, ale... Kompletnie ich nie widzę. Tam jest. Dobra. O, tam się ktoś poruszał. Na pewno właśnie gość w kombinezonie. Bo tak jakby widziałem taki, no nie wiem, tryb maskowania? Wiecie jak ten tryb maskowania wygląda, kiedy my go uruchamiamy. I właśnie wydaje mi się, że to samo widziałem przed chwilą. Maximum speed. Czekajcie. Z tej strony nie widzę ich. Chyba, że na górze ktoś jest. Ja raczej prędzej w budynku, ale mimo to wejdę do środka, znaczy wejdę na budynek na razie. Lecz właśnie, tutaj nikogo nie ma.
Słyszę go pode mną. Maximum armor. Dziwne. O! Co my tutaj mamy? Karabin Gaussa na strzelbę. To nie. Karabin Gaussa wykorzystamy w całości za chwileczkę, aczkolwiek tylko po tego wykorzystamy, żeby potem właśnie móc korzystać z czegoś innego. Z tej broni, z której oni strzelali do mnie, mogliście zwrócić uwagę na to, z czego strzelają? Lub też nie zwróciliście. O! Serio? Tego gościa wcześniej nie widziałem? Jak się za nim rozglądałem, dziwny też, że on do mnie nie strzelał. Ha, tam jest. Zaraz. Kurde, ej, dobrze ten tryb maskowania działa. Kompletnie tego dziada nie było widać. Mimo to nie żyje i jeszcze jeden został. I prawdopodobnie on też jest właśnie w tym trybie maskowania. Temu ciężko mi go wyczaić. Tutaj coś słyszę, jak przybliżam, ale kompletnie go nie widzę i... Gdzie on może być? Tu go też nie ma. Co jest? No mam nadzieję, że on się nie zbugował. Do środka przecież nie wejdę. Tutaj jakoś? Nie. Przecież kto wie? Wtedy nie doskoczę, prawda? No niestety. Sorki. Maximum armor. Aha! No to nieźle, chłop sobie tutaj utknął. Raczej nie tak miało wyglądać. Maximum jeszcze jakiś helikopter. Nie ma problemu, jestem przeszykowany na taki obrót zdarzeń. Świetnie. Teraz tak, karabin Gaussa. Okej, okay, no jak widzieliście właśnie, chciałem wziąć sobie tego minigana. No ale mamy znowu dostęp do karabinu Gaussa. A skoro mamy ten dostęp do karabinu Gaussa, no to kurde, słabo. Naprawdę słabo mi jest brać minigana w tej sytuacji. Karabin Gaussa jest o wiele lepszą bronią niż taki minigun. Także cóż, zostajemy z nim. Tam pewnie będzie kolejna amunicja do karabinu Gaussa, więc tym bardziej warto mi z niego korzystać. Widzę, że kompleks teraz mam zaznaczony. Kompleks kopalni. Tylko ci zakładnicy mnie cały czas zastanawiają, naprawdę. Śmieszna sprawa. O, proszę. Jeszcze amunicja tutaj była. Nie no, panowie. Panowie i panie. Bez sensu by było teraz brać minigana. Oczywiście mógłbym minigana wziąć za tą pukawkę, ale to też się mi mało opłaca. No nic. Shit, what the hell was that? I was about to ask you the same thing. Something just came out of that rock. The Koreans are pulling back. Now's your chance, Nomad. Push through that last line of defense. Kurde, nie widziałem niestety tego, co wyszło z tej jaskini. A! No właśnie, to jest dokładnie ten sam stwór, który wcześniej na przykład porwał proroka. O kurde! Strzelać do niego czy nie? Dobra, on mnie naprawdę może tutaj bruździć mocno.
więc zniszczę go. Tylko tak, teraz pytanko. W sumie mogę sobie ten teren wyczyścić w miarę. Jak to tylko możliwe. Jakiś samochód słyszę. Ale on jest tam, w porządku. Ej, zaraz, on jest tam. Ja to jestem naprawdę niesamowity gracz. To mi trzeba przyznać. Nie spodziewałem się. Ej, tam jest gość w ogóle w skafandrze. A, był w skafandrze. Naprawdę, spokojnie, ten punkt tutaj obserwacyjny. Można ten teren dobrze wyczyścić. Tam są znowu ci. Chłopie, czy ty możesz przestać tak poruszać niekonwencjonalnie? Ja pierdzielę. Nie byłem w stanie go trafić, serio. To było żałosne z mojej strony. No nic, powiem wam, że jeśli chodzi o tych zakładników, oni raczej są w środku w tym kompleksie kopalni. No właściwie pewnie była o tym mowa, że oni są w środku, tylko nie słuchałem. Ja myślę, że w tym kompleksie kopalni po prostu znajdziemy tą całą córkę Rosenthala, ale prawdopodobnie tam też właśnie są jeszcze inni zakładnicy. No nieważne. Źle słuchałem i tyle. Źle czytałem. Nie pierwszy i nie ostatni raz. A czy jest tam jakieś fajne zejście? Tam by było fajne zejście, tak mi się wydaje. W ten sposób też ominę wielu wrogów, co jest oczywiście na plus. Maximum armor. No, dokładnie. Tutaj ładnie damy radę sobie zejść. Bo z tej wysokości na 100% nie zginą, chociaż tutaj w ogóle jakoś te obrażenia są bardzo mocno zmniejszone. Te obrażenia od upadków. Maximum speed, maximum armor. Także tym bardziej. Maximum speed, maximum. Dobrze. Tego się nie spodziewałem. Gdzie uciekasz mi, co? Wysiadka. Daleko nie zajechał. Może jednak bym wziął sobie zwykłą amunicję, a tą specjalną zostawił na później. Może tak będzie właśnie lepiej. Kurde, tutaj wszystko jest zniszczone. Powiem wam, że tą lokację pamiętam doskonale, z tego względu, że grałem za dzieciaka. W tej lokacji miałem chyba z 15 FPS-ów. Także ciężko jest jej nie pamiętać. Dobra. Teraz nawet mam potwierdzenie, że oczywiście wszyscy zakładnicy są w kopalni. Jakby mi wcześniej mało było potwierdzeń. Zdychaj tam, dziadu. Leż tam, ziomek. Tutaj jeszcze jest jeden. Najważniejsze, właśnie wyczyszczone ich mam tutaj tych z kombinezonem. Oni nie są w stanie nic teraz zrobić, bo po prostu nie żyją. A ci zwykli, to proszę was. Nawet jakieś wsparcie przyszło. Oj, dobra, nieważne, jednak, to zrobimy tak, że weźmiemy amunicję zapalącą, chociaż nie, karabin Gaussa. Pięknie. Jednego w kombinezonie mniej, tam był kolejny gdzieś, o. Weź się, przestań tam kitrać. Serio? Skąd ten typek się tutaj wziął? Dobre pytanie. Widzę cię, że tam jesteś. Chłopie, serio?
Mogłeś w łatwy sposób zginąć, gdybyś teraz nie pomógł. Nie wiem, co ci nasi kurde to robią w tej grze. Naprawdę mam wrażenie, że ta gra została tak popsuta, jeśli chodzi o AI. I to oczywiście w tym remasterze, bo bez niego to nie przypomnę sobie, żeby takie problemy tutaj były. Nie wiem, no może się mylę i może też tak to wyglądało, ale nie sądzę. Mało mam już niestety amunicję do Gaussa. Szkoda, że oni tutaj też nie mają niczego takiego. Minigun, wiecie co? Tym razem tego minigana już chyba wezmę. Karabin snajperski, no chyba czy snajper. Chociaż no ten minigun naprawdę mnie kusi. Ewentualnie może strzelbę w końcu bym wziął? Tak, wiecie co? Wezmę w końcu strzelbę. Chociaż nie, na strzelbę przyjdzie jeszcze czas. Trzeba się pobawić tym. Trzeba się pobawić miniganem, tylko że wziąłbym jeszcze jakąś dodatkową amunicję do niego. Tutaj mamy zwykły pistolet maszynowy. Nie, sądzę, że nie znajdę tutaj minigana już. No cóż. Never mind. Nice. Strickland, I'm inside the mining complex. Good. Now find those hostages. We're running out of time. Tam już widzę jednego typa. No i rzeczywiście teraz mam tych zakładników zaznaczonych. O! Gość w kombinezonie. Minigun kontra minigun. Mój minigun wygrał. Szybciej zacząłem strzelać. Oho. No cóż, robi to siekę na pewno. Robi to siekę na pewno dobrą. Bierzemy tą amunicję. Tutaj nic więcej nie było ciekawego. On miał tego minigana, więc oczywiście też sobie zgarniemy. Dodatkowe 500 nabojów piechotą nie chodzi. Kierujmy się dalej. Serio? No dobra, jeśli chcesz, to będziesz miał tą nanowizję. Noktowizję. Przepraszam, nie żadną nanowizję. Tylko, że ta noktowizja mnie strasznie denerwuje. Źle ona wygląda, moim zdaniem. Może jednak ją wyłączę. No kurde, wszystko widać dobrze. Bez przesady, żebym ją odpalał. Tam już nic pewnie nie było. Zejdźmy tutaj. Ouch. Maximum energy critical. Dobrze, mamy to przyspieszenie, które lekko, bo lekko, ale jednak nas przyspiesza. Lekko w sensie, kiedy korzystamy z minigana, a bez niego to oczywiście szybciej się poruszamy. Maximum speed. Ta kopalnia na zbyt stabilną nie wygląda. To na pewno. Całkiem ładnie tutaj jest. Maximum strength. Żeby mi tak jakiś głaz nie przypierdzieli zaraz w głowę. Zbliżamy się. Oj, na mat. Maximum strength. Listen to me. Before we lost contact, we picked up a transmission from the excavation site. It doesn't matter now. General, something is transmitting signals into that structure. We have to find out what. Enough! So, you are the assassin who's been butchering my men. Nice of you to join us. Kinomu Lirikiro. Save your energy. Your nanosuit has been disabled. Your mission is over. General, the electromagnetic activity inside the temple is increasing rapidly. Drop the pretense, Doctor. We both know this is more than just a temple.
Would the CIA be interested in a temple? Would the US military be interested in a temple? Would he be interested in a temple? What are you talking about? We may have discovered the greatest source of power the world has ever known. The possibilities are endless. Your own government wants inside this thing as much as we do. I will not let that happen. Damn it, we're losing power! Stabilize the current! It's time. Please, you have no idea what you're doing. We move ahead as planned. She's right! You have to stop this! You could kill us all! Jesus Christ! Fight! No! Alpajo, dig it out! Prepare to witness the shift in power! Hokpara, load the charges! Oj, mieliśmy farta, że nas odrzuciło. Kurde, widzę, że nie mam żadnych już teraz broni, więc zbierajmy co tylko się da. Pistolecik jeden, drugi, może być Scar, brat Scara. O, siemano. Nie sądzę, że jesteś tak blisko mnie. Czekajcie, bo tutaj można zmienić sobie na ten tryb ognia inny. I wtedy jeszcze większy damage mu zadajemy. Gdzie on jest? Dobre pytanie. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Wiecie co? Wymienię sobie chyba tego. A dobra, jednak nie. Nie mam amunicji w ogóle. O, w dupsko. Szybko, szybko, skryj się. Jeszcze raz do niego strzelę. Co to w ogóle za odgłos był podczas strzelania? Słyszeliście to? Dobra, myślę, że tutaj dwa razy udało się mi go tak jakby pokonać. I trzeci raz jak go pokonam, to będzie ostatni raz. Tak bym obstawiał. Szkoda tylko, że nie mam więcej amunicji do shotguna, bo tutaj by się ona naprawdę przydała mocno. Albo zresztą nie, to nie ma sensu. Leżysz? Leży. Wezmę tego minigana w tym momencie. Generał Kyong nie żyje. I mamy się zasad do windy. Za chwileczkę do niej wejdziemy. Tylko rozejrzyjmy się jeszcze tutaj, bo może akurat coś tutaj ciekawszego dla mnie będzie. Na przykład strzelba. To by mi na tym akurat najbardziej zależało w tym momencie. Dobra, nie ma co. Zostajemy z tym uzbrojeniem, które mamy. No jestem. Miss Rosenthal, we have to get out of here. I think there's a way out on the upper level. Come on. Who are you? US Special Forces. My father. He was at the excavation site. He didn't make it. I'm sorry. I was afraid of that. Is there another way out? I'm here with Helen and Rosenthal. We need to evac. Think you can bring him down into the cave? Hell no, man. You don't ask for much. Okay, hang in there. I'm bringing her in. Jest jak akcja ratunkowa.
z Vitola. Fuck. Nie wygląda to najlepiej. Oho. No nieźle. Tyle tylko, że stąd nie ma wyjścia nawet. Oho. Perfect. Tak, kończymy poziom przebudzenie. Ciekawie, ciekawie. Poziom rdzeń. Utknęliśmy prawdopodobnie właśnie w tej kopalni i trzeba będzie szukać w tym levelu wyjścia z tego miejsca. Aczkolwiek tym będziemy zajmować się następnym razem, ludziska. Spoko, że akurat zakładniczkę udało się jedną uratować, czyli tą właśnie doktor Rosenthal, tą córkę tego doktorka. Znaczy córkę doktora Rosenthala, nie wiem jak ona ma na imię. Ale nazwisko raczej mają te same. W każdym razie, no, ją się udało uratować, mechanika niestety nie, ale cóż, bywa. W następnym odcinku będziemy próbowali wydostać się z tego miejsca, czy nam się uda, zobaczymy. Ludziska, dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się materiał podoba, zostawcie czapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia z tym razem. Trzymajcie się, cześć.